Cześć, dzisiaj wylutujemy i wlutujemy sobie gniazdo do HPK Compaka 6510B. Nie nagrywałem wam demontażu, gdyż myślałem, że już był w niedawnym czasie demontaż tego komputera, bo już ten komputer miałem u siebie. Jednakże jak się później okazało, coś mi się tak jednak zaświtało, że raczej tego nie było. No ale cóż, trudno. Będzie samo przelutowanie. Bez. I jakichś tam pobocznych czynności. Kolejnym problemem jest to, że gdzieś posiałem szersze dysze od rozlutownicy i może być tak, że będę znowu rzeźbił w kale albo po prostu poświęcę więcej czasu, żeby je znaleźć. No zobaczymy, jak to będzie. Teraz naniosę trochę cyny. O, proszę. Wiecie co? Mądrzejsze będzie, jak ja szybciutko przeczyszczę grot, bo ten jest już naprawdę mega usyfany. Chwileczkę. Chwilę sobie zaczekajcie, idźcie na kawę, herbatę. Zobaczmy. Taki jeden myczek. Za dużo. O. Zamówiłem sobie śrubaki, o których ostatnio rozmawiałem. Znaczy mówiłem wam przy okazji demontażu Maka, no ale o grocie zapomniałem, nowym, jakimś lepszym. No ale cóż, mam już swoje lata, o wszystkim mogę zapomnieć. Cyk, cyk, dobra, powinno dać radę. Zaraz zobaczymy. Może być kibel. Mówię, dysza jest dosyć mała. I jeszcze mi się czymś zatkała. No co jest? Aha, dobra. Czekajcie, bo close, open w tą stronę, dobra. Teraz powinno działać. No, słuchajcie, ssa, jakby chciało, a nie mogło. Teraz muszę przeprowadzić jakiś test, czy to w ogóle działa. Tylko na czym? Dobra. Nie no, w ogóle mi nie zasysa. Słuchajcie,
Przeczyszczę sobie rozlutowniczkę i zaraz wracamy. Dobra, jak się okazało, w tym miejscu, tam jest ten wylot do pojemniczka, gdzie jest zasysana cyna i zaschłą, i na samym wylocie, kurde. Dobra. Teraz idzie jak wściekłe, proszę. No, chyba nawet. Kurde, zaraz wam przybliżę, jak teraz. Może powinienem przeczytać instrukcję, zanim pierwszy raz zacząłem jej używać, bo tam jeszcze jest jakieś pokrętełko, że jak za mocno dokręcisz, to słabo zasysa. Jaki mężczyzna czyta instrukcję, ale kurde, jest rewelacyjna. Przyfajczyłem sobie śrubaczka. No i dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Chociaż nie, odsunę i wam przybliżę, wtedy makra lepiej działają, czy coś tam. Widzicie? Jak wyglądają pady, gniazdo jest jeszcze gorące. Aha! Cieplutkie. Co jeszcze nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że wystarczy wypchnąć. I będzie po problemie. Naprawdę super sprawa. Oho. Cyk. O, czekajcie, żeby mi się tutaj... O, tak chyba dobrze widać. Jak czegoś nie będzie widać, to mówcie. Dobra, rozlutownica już mi się nie przyda. Lutownicę też na razie wyłączę, choć nie jestem pewien, czy nie użyję rozlutownicy, żeby wlutować nowe. Gdyż. No mówię, ten zasyfiony grot naprawdę jest słaby w lutownicy. Się trzyma jeszcze. Myślę, że już nie mocno. Poczekajcie, gdzieś miałem kombinerki i one mi zginęły. Jak się tak dobrze rozglądam, tak więc spróbuję użyć szczypek. Bo tu już chyba dużej siły nie będzie trzeba używać. Tak powiem, szczypkami to se mogę. Kurde, super. Tak jeszcze nie udało mi się przy pomocy tego urządzenia wylutować. Zobaczcie. Widzę, że nie macie ostrości za bardzo, ale co trzeba, to na pewno widzicie. Tak wyglądają pady po wyjęciu. Super sprawa. Naprawdę, jeżeli trochę majsterkujecie i macie nieraz coś do lutowania, z czystym sumieniem polecam zakup rozlutownicy, nawet najtańszej, ta, którą ja kupiłem. Chyba nie była jakaś tam najtańsza, ale do drogiej też jej sporo brakuje. No i dobra, słuchajcie, to tak, ja naniosę, wyrzuciłem już patyczek, na nowo topnik. Przymierzę, jakby to było rozlutownicą, no bo mówię, moja lutownica ma już naprawdę zasypiony grot. I chyba użyję naprawdę rozlutownicy, żeby nanieść tutaj tą nową cynę. Nie powinno być to jakieś problematyczne. No niestety,
Generalnie jakieś tam urządzenia do lutowania posiadam, więc mam czym się ratować. Chyba. Ładnie. Ładnie. Będę miał ciężej, bo czekajcie, spłynie. No. Bo mam gorszy dostęp. Nie no, elegancko. Dobra. Trzeba przeczyścić. Okej. I wszystko hula. Zaraz do was wrócę, tylko spróbuję się tu jakoś cyk zamontować. Lutownica czy jest wyłączona? Wyłączona. No i dobra. Słuchajcie, zoom z powrotem. Jeszcze to wymyję sobie z tego topnika. Tylko niech to lekko chociaż przestygnie. Myślę, że gniazdo... Kurde, no naprawdę fajnie się wlutowało. Powiem wam, pierwsze co teraz robię, to zamówię dobry grot do lutownicy i dobry czyścik, a nie tą gównianą piankę, gąbkę, czy co tam jest. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Coś takiego dostajecie w standardzie. Myślałem, że jakoś tam swoje zadanie spełni, ale jak widać słabo. No dobra, słuchajcie, słuchajcie. No dobra, skoro jeszcze tutaj jesteśmy, zobaczmy, jak nam zejdzie ten topnik. Dobra. I. I to by było na tyle. Tak to wygląda. Nie wiem, czy bliżej. Nie ma ostrości. O, teraz macie. Tak więc równiutko. Wszystko w jak najlepszym porządku. Teraz przystąpię do montażu komputera. Tam muszę wymienić dysk na używkę. Właściciel no, ma świadomość, ile komputer jest warty, no ale jednak wartość sentymentalna i w sumie nie tylko, gdyż to jest wysoki. To jest, nie no, na dany czas to była bardzo solidna konstrukcja, tak? Na dzień dzisiejszy jest solidny, bierz do ręki i nic ci tam nie trzeszczy.
Tak więc starajcie się doceniać stare laptopy, gdyż nie jeden z Was wcale nie potrzebuje nowej marketówki za 1200 zł, a w zupełności wystarczy mu używka z gwarancją, jakiś poleasingowy, starszy Dell, ale z serii biznesowej, czy HP. Będzie miał naprawdę wysokie parametry, wystarczające do przeglądania internetów i Facebooków, tak więc... A na pewno dłużej się nim pocieszycie, tak? Ten komputer ma już X lat i raptem padło mu gniazdo zasilania. Czy padło? No, gdzieś tam, no wiadomo, to jest element mechaniczny, tak? Tak więc miało prawo. Bierzcie stare komputery pod uwagę, bo to, co wam dzisiaj fundują w marketach, mówię o tych tanich marketówkach, to shit nie z tej ziemi. To by było na tyle. Jakbym nie dogrywał tego, czy to gniazdo działa, czy nie, to na razie i zachęcam do śledzenia kanału, a jakbym nagrywał, to dobra, nara. Dobra, komputer jest wstępnie złożony, włożyłem dysk, pamiątka jest, bez baterii, tak żeby łatwo było złapać, czy gniazdo działa, czy nie. No jest nieposkręcany jeszcze, tego chcę tylko odpalić. Kontrolka, nie wiem czy widzicie. Cyk. Ciągle działa. Sukces. No wyginać tego nie ma sensu, bo wiadomo, wszystko można rozwalić, tak? No dobra, tyle. Co macie robić, jeżeli filmik się podobał, mówiłem poprzednio, tak więc na razie i życzę wam miłego dnia.